Dzień dobry, Monika Skrocka. Dzisiaj moim gościem jest Dagmara Szkopek. Dagmaro, powiedz proszę kilka słów o sobie. Dzień dobry, nazywam się Dagmara Szkopek. Jestem na dzień dzisiejszy współwłaścicielem przedsiębiorstwa Skoplast, spółka jawna. Zajmuję się w firmie rodzinnej bardzo dużym zakresem obowiązków, tak jak myślę, że każdy pracownik, a tym bardziej współwłaściciel w firmach rodzinnych. Specjalizujemy się w produkcji rur PVC, PERC do gazu, również ze ślepek. Mamy też w swojej ofercie rynny. Na ten moment... Ja wiem, bo niektóre są nawet w Twoim imieniu. Tak, tak. I to ku mojemu zaskoczeniu traktuję to jako produkt, co nie znaczy, że się nie identyfikuję z tym, aczkolwiek rzeczywiście był taki moment, kiedy dużo producentów wiodących na rynku rzeczywiście jakby nazwy nadawało swoim najstarszym córkom. I to zostało trochę też tak u nas jakby zamanifestowane. W związku z tym potraktowałam to bardziej jako, i byłam bardzo miło, aczkolwiek też potraktowałam to jako jeden z takich aspektów biznesowych. A powiedz mi proszę, no właśnie, bo pracujesz od lat, jesteś związana z firmą rodzinną, natomiast czy kim chciałaś być jako dziecko w ogóle? Jak to się wszystko zaczęło troszeczkę? Każde dziecko miało bardzo dużo pomysłów na siebie w przyszłości. W zasadzie cały wachlarz, począwszy od tego, że myślałam, że będę lekarzem, myślałam, że będę osobą uduchowioną, myślałam, że będę uduchowioną w sensie związaną z Jakobem, myślałam, że będę policjantem, więc miałam jakieś takie swoje też inklinacje detektywistyczne, ale też po drodze się dużo takich historii zdziało, które na dzień dzisiejszy widzę, że korespondują z moimi pomysłami. Chciałam być też stewardessą, w związku z tym zostało mi trochę taki apetyt na podróże i do tej pory dosyć sporo staram się tego czasu wolnego spędzać też na podróżach. Więc myślę, że z każdej z tych swoich takich pokus, zakus dziecięcych teraz czerpię, bo kocham kryminały, więc czytam. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to rzeczywiście hoduję bardzo naturoterapii i skłaniam się ku takim metodom. Nawet sama gdzieś tam mam jakieś takie doświadczenia związane z ajurwedą. Do tego wszystkiego tak myślę, że trochę też to prozdrowotne właśnie kwestie tutaj wybrzmiewają. Jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to mam ze sobą studia filozofii, więc mam wrażenie, że tu wyczerpałam bardzo temat, więc takie połączenia mam pomiędzy strefą taką dziecięcą a dorosłą i czuję, że wiele tych wątków jednak tutaj się pojawiło w tym dorosłym życiu. Więc było tam sporo pomysłów. Tak, to jest takie ciekawe, jak to się przenika. Ja też będę miała rozmowę z Markiem Kamińskim, podróżnikiem, zdobywcą biegunów. Ja też studiował filozofię i fizykę, prawda? I to się wydaje, że to się nie łączy, a to się pięknie gdzieś tam ze sobą spina. Natomiast powiedz mi, kiedy ty w ogóle postanowiłaś, że właśnie zwiążesz się z firmą rodzinną i czy wiedziałaś, że to tak będzie tak na tak długo? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To był przypadek, to jest za dużo powiedziane, ale to naturalnie przyszło. Nie sądziłam, że będę pracować w firmie rodzinnej, szczególnie, że ta branża jest taka zarezerwowana bardziej też dla mężczyzn, bardziej ciekawa, pociągająca, więc kobiety, które się pojawiają i współpracują razem ze mną, naprawdę są fantastycznie wykształcone i kompetentne i też mają ze sobą bardzo dużą historię w różnych branżach. Natomiast moja historia rozpoczęła się zaraz po studiach, wtedy już byłam mamą. I naturalnie miałam jakieś takie poczucie połączenia, chęci też wejścia w coś, co jest tak zwaną też tradycją rodzinną, takim trochę dziedzictwem. Miałam takie zawsze poczucie, że bardzo mi to gra, ponieważ ten szacunek do tego, co wynieśli nasze starszyzna wniosła, w sensie tato i jego brat, była dla mnie szczególnie ważna i myślę, że to nabrało takiej dojrzałości, jak się pojawiło też moja mamy w życiu i ja mojego syna również. W związku z tym to była taka decyzja naturalnie
jakby naturalny etap w życiu, aczkolwiek nie była to łatwa decyzja, ponieważ za taką decyzją, za pracą w firmie rodzinnej idą też kwestie wyrzeczenia i świadomość tego, że trzeba bardzo umiejętnie oddzielić życie prywatne od zawodowego. W związku z tym decyzja to było jedno, ale wytrwać w tej decyzji przez lata to już jest druga kwestia. I tak myślę, że to są wyzwania, które sobie stawiamy każdego dnia i takie pytania i wartości, które mamy. I to jest chyba najbardziej wiodące, bo myślę, że wiele było też takich momentów, gdzie był kryzys pojawił się, który wynikał z wielu kwestii, począwszy od tego, że to jest kawał wiedzy i kawał też jakby działu dla mnie technicznego, który, no, który też wymagał przyswojenia. Poza tym doświadczenie, kontakty, zupełnie inny świat, kontakty, też relacje biznesowe z klientami, z dystrybutorami. Jakby to było bardzo nadbudowane i do tego gdzieś tam ja, jako człowiek, młoda osoba startująca w takim świecie biznesowym, nawet bardziej okupowanym, powiedziałabym, przez mężczyzn. To nie było łatwe, aczkolwiek uważam na dzień dzisiejszy, że absolutnie wszystko było w odpowiednim czasie i momencie. Ale ty byłaś się wtedy taka przygotowana na to, że to będzie taki multitasking, bo to jest trochę to, co powiedziałaś, nawet jak się przedstawiałaś, prawda? Że to jest tak, że jednak w firmie rodzinnej odpowiada się za dużo więcej różnych rzeczy, prawda? I trochę się też łata te potrzeby, prawda? Trzeba na wielu elementach się znać, no bo to jest wasz biznes. Czy miałaś też taką świadomość tego? Ponieważ multitasking to jest coś, co na dzień dzisiejszy raczej nie jest popularne, aczkolwiek ja miałam takie poczucie, że wiele rzeczy robiłam zawsze w tym samym czasie. Jakby miałam podzielność uwagi, nie było to dla mnie aż tak trudne. Chyba taką zaletę też posiadałam i nie miałam takiej potrzeby też doskonalić jej w sobie, ponieważ nie sprawiało mi to jakiejś specjalnej trudności, co nie znaczy, że przy takiej pracy na wielu poziomach jednocześnie jakby te baterie się szybciej rozładowują, w związku z tym trzeba zadbać o siebie mocniej, a też z czasem jakby to przeładowanie też powoduje, że zaczynamy sobie ustawiać pewne priorytety w życiu. Dlatego było to o tyle trudne, żeby ustawić sobie ten poziom, który oznacza dla mnie, że to jest już ten moment, kiedy należy weryfikować tę pracę, bądź też delegować dalej pewne zadania, czego też się trzeba nauczyć, ponieważ jeżeli są osoby, które mają podobne umiejętności jak ja, czyli potrafią jednocześnie robić wiele rzeczy, też potrzebują nauczyć się delegować zadania dla swojego dobra, dla dobra też zespołu. Także myślę, że było to łatwiej, nie było, tak jak wszystko w firmach rodzinnych. No właśnie, do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast powiedz mi proszę, bo wy w ogóle macie bardzo fajną taką historię, taką rodzinną, taką storytellingową w ogóle, jak to się wszystko zaczęło, no bo dwóch braci założyło własny biznes. Natomiast no, co je zainspirowało do takiej właśnie działalności produkcyjnej, no bo to już było kawałek czasu temu. No to jest historia o koincydencji, więc ktoś coś jakoś gdzieś, a tak naprawdę chodziło o to, że oboje, ci bracia, oni bardzo chcieli coś więcej w życiu, mieli apetyt na to i po prostu mieli pewną wizję, natomiast pomysł przyszedł, jak oni już sobie zamanifestowali to, że mają otwartość, mają gotowość, potrafią się podzielić fantastycznie, bo jeden miał bardzo duże takie zdolności marketingowo-sprzedażowe, handlowe, drugi bardziej techniczno, jakiś proceduralny, w związku z tym fantastyczny team z nich był i myślę, że ten pomysł pojawił się poprzez właśnie to, że pojawił się w odpowiednim momencie, ktoś miał linię produkcyjną, ktoś opowiedział im o tym, jak można, gdzie można, jakie doświadczenie i to po prostu się wydarzyło, więc weszli w to pewnie w pełni obaw, aczkolwiek byli bardzo zdeterminowani, bardzo pracowici i odłożyli, mam wrażenie, bardzo dużą część swojego życia prywatnego i po prostu poza produkcją też zajmowali
się wtedy dystrybucją tych produktów, które były na start w Skoplastie. Natomiast Skoplast nie od początku produkował rury. Jakby sam początek historii Skoplastu to są rodziny PCW, w związku z tym jak się kończyła produkcja, to szefowie wsiadali w samochód i jeździli po całej Polsce. Tak się to zaczynało, więc jakby tutaj znali dokładnie ten kawałek jakby też sprzedażowy, bardzo dobrze, świetnie sobie radzili też w kontaktach i widzieli dokładnie, jak na tamten moment należy kontaktować i należy dystrybuować ten towar, który wtedy wychodził z linii produkcyjnej Skoplastu. Więc myślę, że ta więź, którą też mieli między sobą, te kompetencje, które mieli i twarde i miękkie, one uzupełniały się na tyle mocno. I taka wiara też w to, że się uda, ta wizja, to były takie, myślę, wartości, które z automatu powodowały, że oni byli skazani na sukces. Kwestia pracy i właśnie tej determinacji, która była u nich widoczna. No wiesz, ale to tak z tym skazaniem na sukces, to różnie bywa, tym bardziej, jeśli jest się firmą rodzinną. Więc ja domyślam się, że też wiesz, jakby jedno to właśnie tak jak mówisz, produkcja, nauczanie się tej produkcji, prawda, gdzieś tam też jakby fajnie, że byli tak blisko klientów, no bo mieli ten feedback, natomiast z drugiej strony to też tak jak mówiłaś, to bardzo takie wyczerpujące, no bo produkujemy i potem jeździmy, tak, na początku nie mamy kim delegować, więc to rzeczywiście jakby stworzyli kawał. Sporo firm rodzinnych, które zaczynały w końcówce lat 80. tak funkcjonowało, więc jakby to nie było nic nienaturalnego. Masa też firm upadła, większość miała też taki moment, sprawdzam, co dalej z tym zrobić. I to był taki też moment, że jakby przez to, że szefowie mieli kontakt z technologami, którzy się zajmowali też wtedy na ten moment produkcją rur, też podjęli taką decyzję automatycznie, że trochę się przekwalifikowują. Natomiast ja myślę, że też ogromna rola tutaj jest takiej wartości rodzinnej. To jest też takie zaufanie do siebie, taka wzajemna umiejętność jakby wspierania się na sobie. Jakby mam takie poczucie, że ta wartość dodana, którą była rodzina wtedy i teraz nawet jest, tylko że ten początek on nie był łatwy. Mam wrażenie, że mogłoby być zupełnie inaczej potoczyć się wtedy, kiedy absolutnie mielibyśmy taką historię pod tytułem, nie wiem, nie tworzenie tego na bazie gdzieś tam rodziny i tych wartości rodziny. W związku z tym tutaj bym chyba tak naprawdę zastanowiła się nad tym, że i dała największy nacisk na to, że ta wartość rodzinna jest podstawą, poza oczywiście dodatkowymi cechami, które posiadali, bo bez tych cech gdyby nie byli w tym miejscu, w którym są teraz. No i trochę szczęścia, ale też pokory. To są szalenie pokorni ludzie, którzy od zawsze wiedzą, skąd pochodzą, wiedzą, co zawdzięczają, wiedzą, że mieli bardzo dużo szczęścia, ale też wiedzą, że zapracowali sobie na to, co teraz mają. W związku z tym to jest skutek wielu cech, no, człowieka, który potrafi cały czas pamiętać, jakby skąd startował, więc ta pokora, ta wdzięczność cały czas się pojawia, ale też takie poczucie, że też po drodze spotkało ich dużo dobrego od innych ludzi i też jakby w biznesie spotykali też właściwy adres, co nie znaczy, że też się nie wydarzyło coś, co im mocno przytarło nosa, bo jakby przy takim 37-letniej już teraz historii firmy rodzinnej bywały różne akcje. No właśnie, bo to wiesz, to też jakby ta elastyczność, prawda, bo później poszli z tych wykładzin do rur, prawda, więc to też jest jeszcze inna droga, no i tutaj pieniądze, inne rzeczy, poza tym no, wy mocno rozwinęliście tą firmę, prawda, najpierw oni jako założyciele, potem też to młodsze pokolenie, czyli wy, a teraz jeszcze kolejne dochodzi, więc też w ogóle, natomiast no, macie też taką firmę produkcyjną, która nie tylko na polskim rynku przoduje, ale też jest zagraniczna.
publicznym. Więc to, ja wiem, że ty jesteś bardzo skromna, ale to powiedz mi proszę, też tak troszeczkę właśnie, w jakich projektach bierzecie udział, bo ja wiem, że jeździcie po targach, realizujecie naprawdę duże, fajne projekty i nie o wszystkim będziesz mogła mówić, tak? Ale też pięknie reprezentujecie w ogóle też Polskę jako kraj, bo tak jak powiedziałaś, no to jest jakby też takie przyporządkowanie, skąd pochodzimy, prawda? Tak, absolutnie. No wiesz, to jakby współpraca z jakby sam eksport to jest temat, który jest bardzo rozwojowy u nas. To jest to, że my cały czas mamy apetyt na więcej. Na niektórych rynkach już funkcjonujemy i naprawdę ta współpraca odbywa się bardzo płynnie. To są rynki skandynawskie, ale też mamy bardzo, bardzo dobrą współpracę na rynku zachodnim, szczególnie tutaj z niemieckimi firmami. Mamy też w Czechach kilku odbiorców. W związku z tym wiemy też o tym, że nasze produkty jako półprodukty, bo to nie są tylko zwykłe produkty z Poplas, ale potem są wykorzystywane do ról geotermalnych, też nawet wylądowały w Medumin. Nikanie. Też nie widzieliśmy o tym swego czasu, prosząc o rekomendacje od naszych klientów. Dowiedzieliśmy się, że niektóre z tych naszych rur po prostu też i tam są, więc zmieniły kontynent. Oczywiście przy takiej działalności 30-paroletniej, no tych tematów bardzo dużo było. Jakby część z nich naprawdę umyka, bo po pierwsze tego się tyle dzieje, my też bardzo szeroko współpracujemy z dystrybutorami, więc czasem dostarczając na inwestycje nasze produkty, częściowo wiemy, co to jest za inwestycja. Natomiast to na pewno tak lokalnie mogę powiedzieć, że jakby we Wrocławiu mieliśmy swój udział na lotnisku wrocławskim, na stadionie miejskim, cała strefa ekonomiczna, w Magnicach też mamy tam swoją cegiełkę dołożoną z naszych produktów. Ale też jeżeli chodzi o taki, że tak powiem, zakres krajowy, to całkiem niedawno słynna inwestycja Mierzei Wiślanej. Myśmy tam też dostarczali rury takie w średnicach FI-500, które były wykorzystywane na pływaki. Także to też był taki kawał dla nas dobrej, świetnej inwestycji, którą przy współpracy z fantastycznym naszym partnerem biznesowym też, który jest odpowiedzialny za dostarczenie kształtek. Także to były takie no, piękne akcenty, kiedy rzeczywiście wszystko się zgadza od początku do końca i jest to jakby też przy takiej płynności, ale też przy zachowaniu cały czas jakości. I to chyba nas najbardziej cieszy, że przez te wszystkie lata wypracowaliśmy sobie tą jakość i dzięki tej jakości właśnie też współpracujemy z rynkiem zagranicznym. W tamtym roku mieliśmy taką też niewątpliwą przyjemność wystawiać się na targach w Szwecji. To też był taki kawałek historii, który nas interesował ze względu na współpracę ze Skandynawią, więc też te targi są udanymi targami w perspektywie czasu i spływają do nas teraz też te kontakty po tych targach, więc trzeba sobie dać trochę też czasu na to, żeby ten klient wrócił w jakimś momencie, więc to jest wszystko kwestia perspektywy. Więc mam takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy też świetnych dystrybutorów, ale mamy też świetne osoby, świetnych klientów, z którymi współpracujemy, którzy mają, mam wrażenie, naprawdę wizjonerskie, wielokrotne pomysły. Teraz właśnie byliśmy w tym roku na targach polskich w Bydgoszczy, na Kambodży i rzeczywiście tutaj mam takie wrażenie, że takie targi też są świetnym miejscem do spotkania z klientami, których właściwie słyszymy przez lata, ale przez okres COVID-u również nie mieliśmy szansy poznać osobiście. Więc to też był taki bardzo ciekawy wątek, kiedy spotykamy się z tą osobą i w końcu możemy fizycznie dopasować ten głos do postaci. No i zorientować się, że wielokrotnie mamy do czynienia też z młodszymi pokoleniami. To tutaj w tej branży to jest przynajmniej 4 pokolenia pracują i te najmłodsze pokolenia mają fantastyczne idee, także też temu bardzo kibicuję. Bo to jest też pokolenie, w którym rzeczywiście mój syn już zaczyna funkcjonować i widzę, jak bardzo warto być otwartym też na tę młodą ideę, ale jak bardzo też pokłonić się też wszystkiemu, co przychodzi do nas z doświadczenia, z mentoringu, też tych dojrzałych założycieli firm
przynajmniej w naszym przypadku, naszej firmy rodzinnej. Także to jest jakby na wielu poziomach, mam wrażenie, też umiejętność integrowania tego dobra, tego dobrostanu, tej wiedzy, tego know-how, tego wszystkiego, co jakby w rezultacie się składa na ten sukces. W firmach rodzinnych sukces to nie jest sukces krótkoterminowy, tylko długoterminowy. To jest perspektywa nie 5 lat, tylko często 15, 10, 20. Więc tak tutaj się smakuje też te wartości i inwestycje. Trochę inaczej niż mam wrażenie w dużych korporacjach. Mm-hmm. No właśnie, no wy już tak produkcyjnie naprawdę daleko doszliście, to znaczy wy pięknie reprezentujecie, bo ja wiem, że właśnie teraz no, nie wsiadacie w ciężarówkę, ale macie swoje działy obsługi, prawda, swoje działy sprzedaży, w ogóle macie świetny zespół, więc no i też jesteście otwarci na tego klienta, więc to jest też zupełnie, zupełnie co innego. Natomiast zobacz, tak miło nam się słucha i mówi o tych biznesach rodzinnych, ale też wiemy o tym, no właśnie, jakie są ryzyka, tak, się pojawiają, no bo ich jest dużo. To tak jak o przyjaciołach się mówi, że się nie powinno pieniędzy pożyczać, a tutaj jednak się rozwija to. Jest właśnie wiele powodów do sukcesu, ale też właśnie do konfliktów. Jak sobie z tym radzicie? No bo na pewno, wiesz, masz dużo jest takich sytuacji też trudnych u was, tak? To też nie ma co tylko mówić o tych ciekawe. Jakie są te zalety i wyzwania? Twoim zdaniem. No myślę, że to zależy od tego, jak się na to popatrzy, bo zaletą jest to, że spędzamy ze sobą dużo czasu, no i wadą jest też to, ponieważ do każdej relacji też warto czasem się móc zdystansować, a nie jest to, na takie rzeczy nie zawsze jest miejsce. Ale przyznam szczerze, tutaj też chyba odwołam się do doświadczenia i do takiego priorytetów, bo oczywiście, że zdarzają się też napięcia w relacjach wewnątrz firmie. Jesteśmy tylko ludzie, w związku z tym też działają u nas różne czynniki. Nie mamy chyba takiej recepty. Mam wrażenie, że każdy się stara pilnować siebie i wsłuchiwać też w swoje potrzeby, ale też patrzeć na drugą osobę i zdawać sobie z tego sprawę, że za tą osobą, za taką rozmową mocniejszą jest też kawał historii. I po drugiej stronie są też pewne obawy, lęki, czasem emocje, są doświadczenia przy jakimś współdecydowaniu, przy jakichś większych tematach jakby trzeba wziąć pod uwagę to, że szefowie również mieli do czynienia z firmami, które nie do końca się uczciwie zachowały i miały jakiś tam motyw reputacyjny. Część z tych firm oczywiście udało się nam wypracować jakiś kompromis i zamknęliśmy te tematy z przeterminowaniem na zależność w taki sposób. Satysfakcjonuje, części nie. W związku z tym często jest też tak, że wracają do nas jakieś tam lęki z doświadczenia wynikające. Część też tego pokolenia młodszego nieco inaczej do tego podchodzi. Jest teraz mnóstwo narzędzi finansowych, zabezpieczeń, więc można zrobić to inaczej. Wcześniej jeszcze 20 lat temu być może nie było to aż tak popularne i raczej było to kwestia zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to też mam takie wrażenie, że wszystko zależy od tego, z jakimi mamy do czynienia osobowościami. Trzeba pamiętać o tym, że ktoś, kto założył firmę i trwa w tej firmie przez lata, w naszym przypadku, czyli 7 lat, no to są bardzo mocne osobowości. W związku z tym trzeba mieć chyba specjalną konstrukcję psychiczną, a to się też wypracowuje przez lata doświadczeń, mieć sobie trochę odwagi i czasem zarządzać tym ryzykiem swoim prywatnym trochę bardziej, żeby móc przebić ten szklany sufit, który się tworzy przy autorytecie szefa, który no, jest jednak tą mocną osobowością, więc to jest takie chyba zagrożenie dla młodych pokoleń, że mogą nie sprostać oczekiwaniom założycieli, ojców dyrektorów tak zwanych, więc mam takie poczucie, że to jest chyba coś, z czym się każdy będzie zmagał w firmie rodzinnej, czy jest wystarczający. A czy jest was wystarczający, czy nie, no to już jest kwestia tego właśnie działania. Uważam, że
że rzeczywiście to takie poczucie buduje się poprzez raz rozwój osobisty, działanie, więc codzienną pracę, wykonywanie swoich działań, poszerzenie kompetencji, ale też umiejętność, taka cierpliwość też, bo szybko przychodzi w swoim czasie, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Też potrzebujemy zrozumieć, że w takiej firmie rodzinnej właściciel patrzy też w większości do pewnego momentu na taką kadrę menedżerską, zarządzającą potrzebę wyższego stopnia, jak na swoje dzieci, bo jesteśmy ich dziećmi, w związku z tym ciężko jest jakby nagle też odseparować się od takiego bycia w roli rodzica i tylko przychodzić gdzieś tam do funkcjonowania wewnątrz tej organizacji, kultury organizacyjnej, jako typu w roli szefa. Myślę, że to jest naprawdę doświadczenie codzienne, codzienne wybory, decyzje, ale też ta cierpliwość, ta równowaga. Myślę, że tak jak w życiu mamy coś takiego jak work balance, tak mamy też wewnątrz w organizacji i jeżeli dotrzemy do tego poziomu, a to nie jest do wychwycenia na początku tej roli, więc myślę, że ta eskalacja czasami konfliktów, które się po prostu pojawiają na początku każdej młodej osoby, która wchodzi szczególnie u nas też w firmie rodzinnej, w biznes, no to jakby ma się nijak do tego, co jest kilka lat później, bo jakby sami czujemy, że to jest pewna droga, jakby praca też w firmie rodzinnej to jest droga, to jest tak jak powiedziałam wcześniej, to są pewne procesy, które jakby podlegamy stopniowo poprzez działanie, poprzez wykonywanie swojej pracy i doświadczenie, coraz bardziej jakby my też dajemy świadectwo tego, w jakim miejscu jesteśmy, jak się rozwijamy i to też powoduje, że ta starszyzna nabiera też zaufania i zupełnie inaczej to się odbywa. Natomiast do tego potrzebny jest czas i mądrość ludzka. Ale to też jest, zobacz, bo ty cały czas tak mówisz bardzo pięknie o starszym pokoleniu, natomiast no to też jest wyzwanie w was, bo zupełnie inaczej się przekazuje tę informację zwrotną pracownikowi, który może zaraz, wiesz, no, dać jednak wypowiedzenie, tak, niż swojemu dziecku. Czasem i to może iść w dwie strony, tak? Albo ono jest moje, więc jakby robi wszystko najlepiej, albo podchodzimy bardzo krytycznie, no bo nie tego cię uczyłem, tak? Czy uczyłam. I wiesz, ja myślę, że u was właśnie, jak jest u was z feedbackiem? To nie jest tak, że ty czasami nie miałaś z tym problemu, żeby na przykład czasami brałaś coś bardziej personalnie, albo odwrotnie, że coś było powiedziane za ostro, albo za lekko. Oczywiście, że miałam problem. Oczywiście, że miałam problem, bo ja jakby jestem tutaj bardzo komunikatywna i potrzebuję tego feedbacku i potrzebuję rozmowy. Natomiast w świecie męskim, w świecie jakby pewne rzeczy się załatwia inaczej. Dodatkowo powiem, że my też jesteśmy innym pokoleniem. Ja jestem innym pokoleniem. Jakby też szefowie są inne pokolenie, oni kompletnie jakby inaczej funkcjonują i nie traktują tego w jakiś sposób do siebie, nie wiem, z jakimiś uwagami. Dla nich jest to naturalne. Dla nas pewien model komunikacji, jakiejś płynności takiej, gdzieś tam szczerej rozmowy, która bywa też trudna bardzo, bo też pokazuje pewne niedociągnięcia, bo nie zawsze jest wszystko jak należy, są też pewne uwagi, jest naturalna i staramy się tą komunikację zachować. Natomiast to jest duża przepaść, bo oczywiście, że wielokrotnie miałam takie przypadki, że źle zrozumiałam, źle odebrałam pewien komunikat, ponieważ mój poziom wrażliwości był zbyt wysoki. Natomiast chodziło po prostu o zwykły, prosty komunikat, który, umówmy się, jakby bez rozpieszczania, był raczej krytyczny niż wzmacniający, bo też takie metody z pokolenia, jakby u nas starszyzny wynikały, że była to metoda kija i marchewki. Jakby teraz my na swoim poziomie jakby z tym młodym pokoleniem, z zetkami, rozmawiamy, jakby używamy trochę innych mechanizmów. Natomiast to nie było łatwe i tak jak wcześniej powiedziałam, no masa kryzysów się pojawiała. Tylko też mam takie poczucie, że z jakiegoś powodu nadal jestem w tej firmie i nadal mam takie poczucie, że to wszystko było bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast takie
myślę, że takie uwagi i takie podsumowania można robić dopiero z perspektywy czasu. Natomiast czy to było łatwe? Nie, nie było łatwe, ale wolę oczywiście pamiętać o tych dobrych momentach, no bo czasem to po prostu też no, iskry leciały, czasem były ciche dni, czasem trzeba było przechodzić, jakby przemyśleć pewne kwestie, czasem trzeba było się omijać przez chwilę, ale finał był zawsze taki, że siadaliśmy przy tym jednym stole i jak trzeba było podjąć decyzję, no to była decyzja podjęta. Wtedy chowało się te wszystkie jakieś no takie napięcia do kieszeni i dla dobra właśnie firmy gdzieś tam w tych priorytetach ustawionych i przy wspólnych wartościach, bo to jest też ważne, żeby niezależnie od różnych napięć mieć te wspólne wartości. I no, jednak ta komunikacja i komunikować. No, z tą komunikacją jest coraz lepiej, natomiast wartości mamy spójne i to jest chyba najważniejsze. No właśnie, bo ja sobie też wyobrażam, że czasami, wiesz, czasami te kwestie firmowe pewnie przechodziły prywatnie, prawda? No bo tak jak mówiłaś, potem się gdzieś tam spotykaliście, natomiast myślę, że czasami też i prywatne, prawda, przechodziły do zawodowych, że ktoś po prostu gdzieś tam się trochę przemówił, a potem musisz, jakby jeszcze się widzisz w firmie, prawda? Jak mówisz, czasami się trzeba troszkę ominąć, czasami trochę zastanowić. A powiedz mi proszę, no bo właśnie prowadzicie z sukcesem firmę od tylu lat. Czy macie jakieś takie złote zasady właśnie w firmie, których się trzymacie tak, żeby właśnie wytrzymać ze sobą i to napięcie i potem i jako współpracownicy i potem jako rodzina, żeby to dało się to jakoś tak rozdzielić? Tak, mamy tak zwane mistrzostwo w dyscyplinie pod tytułem dyplomacja. Tak, no nie mamy chyba aż takich złotych zasad, aczkolwiek rzeczywiście od lat i myślę, że z dużym sukcesem. Staramy się, aby w tej jakby kadrze zarządzającej były tylko jedne połówki. To znaczy, żeby nie było tak, że małżeństwa bądź też związki wspólnie pracowały, bo mamy takie poczucie, że to jest coś, co mogłoby po prostu budować jeszcze większe zamieszanie. W związku z tym zapoczątkowali to szefowie lata temu sami, ich połówki nie brały udziału brały udział oczywiście, bo to też nie jest sukces tylko i wyłącznie mężczyzn, tylko całych rodzin, też kobiet, które stoją za tym sukcesem, bo o tym rzadko kiedy się mówi, a prawda jest taka, że ta kobieta jest jednak tą szyją i to, że mężczyzna mógł wyjechać w Polskę na samym początku i nie wiem, bawić się dystrybutora, to była tylko i wyłącznie zasługa tego, że w domu była kobieta, która na przykład z takimi dziećmi jak ja mogła przebywać, mogła się zajmować, troszczyć się i jakby wolna głowa i brak gdzieś tam troski. Działa, wiesz, no bo to też jest stabilność finansowa, nie? Na początku. Tak, jakby no to było mega istotne. W związku z tym nie zapominajmy o tym, jaki jest ogromny udział też kobiet w tym sukcesie. Niezależnie od tego, jak się potoczyły też jakieś tam historie po drodze prywatne, jakby na starcie i gdzieś tam z tyłu, jakby to zaplecze, no to bardzo duże poczucie bezpieczeństwa też jakby tutaj kobiet. No, także myślę, że tak. Natomiast chyba jakąś dygresję zrobiłam taką dłuższą. W ogóle zasady, jakie macie takie zasady? Powiedziałaś, że jedna z tych zasad... Tak, myślę, że nie łączymy tego. Myślę, że też staramy się... Tylko tak jak wcześniej wspomniałam, to jest kwestia doświadczenia i kwestia też takiej autodyscypliny. Nie wiązać spraw życia prywatnego z życiem zawodowym, co jest bardzo trudne. Na pewno łatwiejsze o tyle, że jeżeli wraca się do domu i pracuje jedna, druga tego związku w firmie rodzinnej, to jest szansa duża na to, że jednak te problemy i te kwestie i jakby całe napięcia nie będą przenoszone do domu, więc myślę, że to jest bardzo takie zdrowe dla wszystkich, także to jak najbardziej. Trochę się śmiejemy, że jest taka nomenklatura w nazewnictwie zaskakująca, ponieważ ja też nie mam takiego zwyczaju i większość z nas współpracujących w biurze nazywania ciepło rodzinnie w roli rodzica przy klientach swoich tutaj szefów, w związku z tym ona zawsze funkcjonuje to w takiej nomenklaturze właśnie, nie wiem, szef, dyrektor handlowy, dyrektor techniczny, pan Stanisław, czyli mój tato.
prywatnie, czy tam pan Krzysztof, czyli mój wujek, jakby nie mam potrzeby takiej wychodzenia z takim nazwiskiem blisko rodzinnym, rozmawiając z klientami, jak to się mocno przyjęło i uważam, że w pracy jesteśmy dla siebie partnerami, współpracujemy, partnerami biznesowymi, natomiast w godzinach pracy jesteśmy, wtedy wchodzimy w role bardziej rodzinne. No i takie bardziej rzeczywiście neutralne. Bywa też tak, że myślę, że wszyscy ci, którzy pracują rodzinnie w takich firmach, mają takie poczucie, że bardzo się zmienia relacja z rodzicem, z którym się współpracuje. Robi się taka bardziej twarda, bardzo powiedziała. Tak jak są twarde i miękkie kompetencje, tak samo mam wrażenie, że wchodzimy tutaj na taki poziom twardy. Taka bardziej zadaniowa, biznesowa? To myślę, że zadaniowa i taka bardziej telakoniczna, o, tak bym to nazwała. Mm-hmm. A to też jest ciekawe, jak to mówisz właśnie to potem, prawda, że jednak, bo macie to samo nazwisko, więc siłą rzeczy jakby, prawda, trochę się gdzieś tam trudno nie połapać, a z drugiej strony już niedawno prowadziłam właśnie szkolenie, gdzie też był tata z synem. I na szkoleniu mówiliśmy sobie po imieniu i pytałam się, czy to jest dla nich w porządku. Natomiast właśnie oni mają taką zasadę, że oni mówią do siebie na co dzień po imieniu, wiesz, więc no, dla klientów to nie jest też takie dziwne, więc się śmiałam, że troszeczkę ten biznes też zmienia, tak jak mówisz, to nazewnictwo, te relacje, tak? No bo wtedy właśnie, no nie, że mój tata, no ale właśnie Krzysiek gdzieś tam idzie, prawda? Więc to też są takie zabawne historie. Natomiast powiedz mi proszę, jakie były takie, czy możesz się w ogóle tym podzielić, jakie były takie największe wyzwania, przed którymi stanęliście jako firma? Jak sobie z tym poradziliście? No bo istniejecie i to całkiem dobrze prosperujecie, czyli poradziliście sobie. Wiesz co, ja myślę, że o części te wyzwania chyba pojawiły się też z początkiem zmiany w branży, w sensie produkcyjnej, czyli to takie przejście z tej wykładziny wówczas produkcji na rury PVC, wtedy PVC i jakby ten moment taki, wiesz, kliknięcia wszystkiego, to było pewnie pierwsze wyzwanie, bo tutaj już się gdzieś tam pojawia taka perspektywa no, jakby zupełnie zmiany też technologicznej. To była na pewno taka zmiana, wyzwanie. Myślę, że kolejnym takim wyzwaniem było podjęcie takiej długoletniej współpracy z dużym koncernem, też międzynarodowym, który produkuje też rury i dla którego też wykonujemy pewne zlecenia. No i myślę, że tutaj postawię kropkę. No bo to było takie też zetknięcie z dwóch światów, jakby my, firma rodzinna, mała, kameralna, posiadająca swoje właśnie wartości, zupełnie inne cele, jakby bardziej długoterminowe i nagle po drugiej stronie pojawia się korporacja, która no, ma trochę inną kulturę organizacyjną, inne cele, więc jak ta komunikacja będzie wyglądać, jak ta współpraca będzie wyglądać, czy nie będzie jakichś nacisków, czy nie będzie tego i tamtego, no koniec końców dużo było lęku, dużo było niepokoju, dużo było znaków zapytania, no ale fantastycznie, bo wszystko się poukładało i teraz właściwie to już jest ponad 15 lat współpracy takiej ścisłej. A to też myślę, że było związane wtedy z takimi bardzo dużymi decyzjami tuż przed podjęciem tej współpracy, kiedy też firma Skoplas postanowiła wejść w jakość, więc system zarządzania jakością został wprowadzony. To było na początku lat 2000, w związku z tym też jakby mieliśmy już powoli te procedury wprowadzane, też którymi się bardzo dobrze funkcjonuje mimo wszystko, bo jakby jest zachowana ta jakość, ale też wszystko jest takie oczywiste, wszystko jest uporządkowane i jest to jakby niezwykle ważne nie tylko dla zewnętrznych jakichś tam podmiotów, które zaczynają współpracę, ale też ważne jest dla wewnątrz, dla całej organizacji wewnątrz i to pod kątem produkcji, pod kątem też parku maszynowego, pod kątem też przepływu dokumentów i innych historii. W związku z tym to nam bardzo też ułatwiło i przede wszystkim przy certyfikacji bardzo ważna jest też jakość produktu i to też był pewnie jeden z elementów takich, które miały taką też kluczowe znaczenie przy podjęciu współpracy, zainteresowaniu w ogóle tą korporacją,
z taką długoletnią współpracą. No teraz to już z takimi relacjami, powiedziałabym, przyjacielskimi, więc jakby pokolenia rzeczywiście dyrektorów się zmieniają, natomiast jakby ta relacja pozostaje. To też jest dla mnie sygnał do tego, że ta elastyczność, właśnie ta umiejętność też jakby cały czas bycia w rozwoju, bo to jest cały czas kwestia też tego, że się jest w rozwoju. Jakby to, tutaj nie ma miejsca też na to, żeby stanąć w miejscu, bo wszystko potem zaczyna działać na naszą niekorzyść. Więc jeżeli ma się też takie ustawione te punkty, cele po drodze właśnie, które wskazują na to, że nie wiem, jesteśmy właśnie cały czas otwarci na klienta, budujemy te relacje, rozwijamy się, jesteśmy elastyczni, mamy gdzieś tam takie tak naprawdę ten kapitał w sobie, którym świetnie gdzieś tam potem się też posługujemy i to nie jest tylko kapitał relacyjny, ludzki, ale też taki proceduralny, to jest też taki kapitał intelektualny, bo tak naprawdę to wszystko składa się na jedno i to było chyba takie wyzwanie, lęk przed tym, czy sprostamy. To był chyba też taki drugi fragment, gdzie rzeczywiście no było to pewnie takie trudne. I myślę, że taki jeden z aspektów, który już teraz ma miejsce mniej, ale był taki moment bardzo dużych kłopotów z należnościami. Jakby z tym tematem się borykali, przyborykał się wielu producentów. I tutaj rzeczywiście bardziej bym to traktowała w takich kwestiach rozczarowania, a szczególnie dla firm, do których firma Skoplas szczególnie jakby chciała nawiązać współpracę i otworzyła się na tą współpracę i ona okazała się być jednostronną i ostatecznie zakończyła się z dużym hukiem i że z takim jakby pogwałceniem tych zasad, które były takich niewypowiedzianych, przyjacielskich, partnerskich, poprzez niedotrzymywanie też tych terminów płatności. Ja w konsekwencji też no, mogę powiedzieć to też śmiało, gdzieś tam takich zakus no, oszustwa też w związku z tym, no to było coś, co było bardzo trudne z takiego punktu widzenia etycznego dla firmy. Rozczarowanie, taki zawód, to jest coś, co na tym poziomie mentalnym się odbyło, więc to były takie chyba po drodze. Ale i finansowym już też, prawda? No bo to tak, wam oczywiście tutaj to już jakby to jest absolutnie oczywiste, natomiast ten zawód, on też potem niestety no, promieniował na inne relacje, bo to było na taką skalę, że no, jakby trudno tego nie dostrzec. Więc rzeczywiście to był taki zawód ogromny. Mam takie poczucie, że to mogę tak zamknąć jakby w tych trzech kwestiach. Tej zmiany rzeczywiście, tego przejścia na zupełnie inną produkcję, właśnie otwarcia się też na taką działalność gdzieś tam współpracy z korporacją i tutaj te wszystkie inne takie kwestie związane z otoczką tego, właśnie z tym procedurami, z jakością i tak dalej, z tym parkiem maszynowym, no i przede wszystkim relacje biznesowe, które zostały, przeżyły taki zawód. No to było coś takiego, co było trudne. Natomiast poza tym wyzwania są każdego dnia. Wyzwania są każdego dnia, to jest firma produkcyjna, więc tu stuknie, tam puknie, tu się wyłączy, tu czegoś zabraknie, tutaj jest aspekt ludzki, tutaj zwolnienie, tutaj jakby też linia produkcyjna, która wymaga też jakby zupełnie jakby czegoś, jakiś, nie wiem, dodatkowego remontu i tak dalej, więc to są jakby, to jest coś, co jest niewidziane z zewnątrz, ale absolutnie firmy produkcyjne, oczywiste i takie codzienne, że zawsze, że nie będzie nudno, codziennie coś się dzieje. To jest kwestia tej elastyczności. Okej, okay, no to nie siedzimy i nie rozrabujemy takiego problemu, który się wydarzył, tylko automatycznie rozwiązujemy problemy. Więc jakby nikt tutaj jakby nie robi z tego kłopotu, tylko przechodzi do działania, do rozwiązywania. Mam takie wrażenie, że praca w firmie rodzinnej uczy bardzo mocno bycia w działaniu. Mm-hmm. No i też już się troszeczkę przyzwyczailiście do tego, prawda? Bo to już jakby tyle lat, jakby no już nie jeden kryzys zażegnaliście, no to już jakby można iść dalej, a cały czas się rozwijacie. Więc to też właśnie chciałam zapytać, jakie były takie najbardziej satysfakcjonujące momenty u was właśnie w historii w takiej firmy rodzinnej? No,
A to były chyba takie momenty bardzo ludzkie. Poza tym, że oczywiście zawsze jest uśmiech na twarzy, kiedy się okazuje, że certyfikacja się powiodła, kiedy stawiamy następną linię produkcyjną i to działa. Kiedy pojawiają się elektrownie wiatrowe i gdzie możemy rzeczywiście być proekologiczni, dbamy o to nasze środowisko i one się po jakimś tam czasie przeróżnych historii, one po prostu stoją, działają, funkcjonują, gdzie rzeczywiście mamy płynność finansową, to bardzo cieszy i dostajemy feedback z rynku, że bardzo dobrze się klientom z nami współpracuje, że mamy świetny zespół, że są produkty na super jakości i jakby takie informacje, ja myślę, że z takich małych rzeczy się bardzo cieszymy, co oczywiście nie znaczy, że nie cieszy, nie wiem, siedziba przeniesiona, bo wiadomo, że to wszystko ewoluowało w związku z tym od małego budyneczku, z czasem to się zrobiła, nie wiem, jakby duże też biuro, pojawiły się hale produkcyjne, pojawiły się hale do magazynowania też surowców i tak dalej, i tak dalej. Potem się pojawiła fotowoltaika na nich, pojawiły się właśnie wspomniane już wcześniej elektrownie. I jakby to się wszystko poszerzało. Kiedy to rośnie, a ktoś pamięta, gdzie był start, no to myślę, że to nie ma lepszej satysfakcji. Do tego wszystkiego, jak się ma stały, sprawdzony zespół i jest się z kim dzielić taką radością, bo to nie chodzi o to, że to cieszy bycie samemu w tym. To dopiero cieszy wtedy, kiedy można się z kimś podzielić. Więc ja myślę, że to są takie fantastyczne momenty, takie, których jakby nie oddaje żaden wynik finansowy. Bo to też oczywiście musi się spinać w firmie produkcyjnej, nie tylko w każdej firmie. Natomiast oprócz tego jest jeszcze dużo innych ciekawszych nakładek na to. Jeżeli się docenia, zauważa, to jest się takim też wdzięcznym za to każdego dnia, no to absolutnie to jest chyba tak szeroko pojęty sukces. Mm-hmm. To zapewniamy się, że u Was to wpływa właśnie rzeczywiście ta relacyjność, ta umiejętność budowania dobrych relacji, zresztą też waszych zespołów, ale też ja bardzo widzę takie Twoje bardzo inne spojrzenie, w takim sensie, że Ty bardzo się identyfikujesz właśnie z pracownikami, z klientami, prawda? To co powiedziałaś, no biznes zawsze się musi spinać, natomiast to, jak do tego podchodzimy, no to już jest jakby zależy od nas, prawda? W co też inwestujemy. A powiedz mi proszę, no bo ty reprezentujesz to takie takie pokolenie Skoplastu. Właśnie możecie pochwalić się tym, że założyciele nadal są aktywni, nadal pracują, tak. Czyli właśnie tata i wujek. Natomiast wiem, że od niedawna też twój syn się troszkę właśnie włącza w to i to jest też ciekawe. Właśnie, czy twoim zdaniem właśnie taka wielopokoleniowość, taka zarządu typowo, prawda? Bo w firmie to wiemy, że to jest wspaniałe. Natomiast właśnie zarządu, gdzie też jest więcej osób decyzyjnych siłą rzeczy, czy to ułatwia, czy utrudnia prowadzenie firmy? Wiesz co, w naszym przypadku ułatwia. Powiem Ci dlaczego. Ja sobie ostatnio miałam takie fantastyczne spotkanie z jednym z naszych dostawców, który ma pod sobą ogromną firmę produkcyjną również, już jest w większości zautomatyzowana i on się z nami podzielił taką informacją, że on właściwie to sam jest, to jest młody człowiek po 30. Tata odszedł kilka lat temu i dosyć długo go przygotowywał do tego aktu sukcesji. I on mi powiedział taką jedną rzecz przy spotkaniu, że z jednej strony bardzo się cieszy, że jest sam, bo jakby jest autonomiczny w tym wszystkim, a z drugiej strony jest bardzo taki wyciążony, bardzo taki, no i bardzo, bardzo to okupuje takim napięciem i ogromnym stresem. I ja sobie wtedy pomyślałam podczas tej rozmowy, jaką my mamy radość i szczęście, że nas jest tyle, że my możemy rozłożyć to na kilka osób, że jak my siadamy, nawet teraz, kiedy już szefowie mają taki moment, że są obecni, jakby dzielą się tym doświadczeniem, cały czas ten mentoring funkcjonuje, ale naturalnie są już w takim wieku, że też korzystają z wyjazdów, z takiego bycia po części tylko, co jest naturalne. Jeżeli my siadamy rocznikowo w swoim gronie i potrzebujemy podjąć jakąś decyzję albo coś po prostu przegadać, tak już mówiąc kolokwialnie, bo każdy z nas ma zupełnie inne patrzenie, przy czym wartości są takie same.
I my możemy wspólnie podzielić się tą odpowiedzialnością i wspólnie podjąć decyzję i każdy będzie miał swój sektor, za który jest odpowiedzialny. Finalnie, oczywiście, że im więcej osób, tym więcej głosów, tym więcej podziałów i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czy widzisz szklankę do połowy pełną czy pustą. Ja uważam, że to jest bardzo duży atut, bo jeżeli nawet ja w pewnym momencie za nie mogę z jakiegoś powodu, coś się wydarzy u mnie w życiu, albo po prostu będę naturalnie potrzebowała jakiegoś takiego resetu, bądź też chwilowej przerwy, to ja mogę się oprzeć na kimś, do kogo mam zaufanie. A sama wiesz o tym, że firmy rodzinne, no to to, co się kojarzy, to zazwyczaj ten ogromny, to taki nakład, ogromny poczucia bezpieczeństwa i jednak zaufanie do tych firm rodzinnych. Bo tak też... No tak, ale to zaufanie ostatnio, 50% też jakby osób pytanych o to cały czas ma takie poczucie, że jednak lubi, chce i dobrze się funkcjonuje z firmami rodzinnymi. Więc jakby to jest jak najbardziej dla mnie oczywiste, że ja doceniam to, że jest nas kilka osób i że możemy spokojnie funkcjonować, tym bardziej, że nam się to sprawdza. Nie mam takiego poczucia, że to jest coś dojmujące, wręcz przeciwnie, jest to wzmacniające. Dobrze mi jest z tą myślą, że jest nas wiele, że pracujemy w zespole, rozmawiamy, że budujemy to wszyscy. A w jaki sposób decydujecie? Bo to też jest, wiesz, trudniejsze potem, prawda? No bo to... No to jest właśnie kwestia tego, że każdy z nas ma swój sektor i spotykamy się oczywiście, przedstawiamy sobie jakąś kwestię jakiegoś projektu, jakiegoś pomysłu, jakiegoś rozwiązania, też jakiegoś finansowania. I też zastanawiamy się wszyscy wtedy nad tym, jak to wygląda. Wiesz, no też to są te czynniki, które zawsze działają w taki sam sposób. Wiesz, siadasz do stołu, po prostu patrzysz na, wiesz, na to, co jest za, co jest przeciw, jakby to jest normalne. Patrzysz też na finansowanie. Oczywiście, że nadal szefowie, czyli Krzysztof i Stanisław, oni są nadal w organizacji i oni na ten moment mają największą decyzyjność. Natomiast są wsłuchani w nasze obserwacje i w nasze jakby wizje, co nie znaczy, że zawsze się zgadzają na samym początku. Mam takie poczucie, że potrzebują więcej czasu, więc jakby decyzja, która zapada, ona nie jest decyzją taką ad hoc, ona jest po prostu przechodzona, przemyślona i to, że jest taka burza mózgu, która po prostu jest też czasem no, takim atmosferze napięcia też, bo to jakby czasem wychodzą takie rzeczy, którym pokazuje, że coś może nie działać i coś trzeba usprawnić i może być to odebrane osobiście. Wiesz, tak jak wcześniej mówiłam, to wszystko to są charaktery. My wszyscy pracujemy i my mamy pewne osobowości. W związku z tym to wszystko jest mega ważne i tutaj ta inteligencja emocjonalna wchodzi na cały czas, więc jakby trzeba umiejętnie rozmawiać o takich rzeczach, bardzo rzeczowo na temat, bez jakichś wycieczek emocjonalnych, broń Boże, więc decyzyjność jest o tyle ważna, że na takim poziomie, wiesz, jakiejś organizacji naszej wewnątrz, to decydujemy my już na naszym takim menedżerskim poziomie, jeżeli chodzi o takie kluczowe, bardzo inwestycyjne, też jakby na większą skalę finansowania, no to tutaj decyzje też podejmują głównie szefowie. Więc naturalnie. Już nie ma z tego szacunku też do tego. Wiesz, to jest też kwestia tego szacunku, też do wiedzy, do doświadczenia i do tego, że to nie są założycielami. To jest naturalne. To, że my coś widzimy, no to możemy zgłaszać to oczywiście. Możemy się upierać przy czymś, jeżeli wiemy, że coś naprawdę wymaga tego i to jest wtedy wytuptane, wychodzone, przegadane. Czasem wymaga kilku dni, ale są takie decyzje, no, które oni chcą i potrafią i potrzebują jakby też podjąć, więc oni są dalej w naszej organizacji ważni, najważniejsi, więc jakby my patrzymy cały czas na tą hierarchię, mimo tego, że tak jak kiedyś rozmawiałyśmy i ty mi uświadomiłaś, że jesteśmy organizacją turkusową, mimo tego, że my na naszym poziomie gdzieś staramy się już inaczej to robić, dalej z szacunku do tego, jak oni chcą, potrafią i wiedzą, my jesteśmy też na to otwarci, co nie oznacza, że nie mamy swoich obserwacji i swoich sugestii. Natomiast wracając do tematu związanego z młodszym pokoleniem, bo jakby tutaj chciałam też dwa zdania. Jest mi szalenie miło, że mój syn pojawił się 1,5 roku temu na praktykach u nas w firmie i połknął bakcyla. Ja nie wiem, co się wydarzyło, ale okazało się, że ten młody człowiek dostrzegł jakiś ogromny potencjał,
który był dla niego niewiarygodnie ważny. Na pewno też kwestia tego, że mógł namacalnie sprawdzić sobie, jak wygląda organizacja wewnątrz, jak funkcjonuje, jaki jest przepływ też dokumentów, jaką przyjemność sprawia funkcjonowanie z klientami i jakby zrealizowanie też pewnych tematów. To jest coś, co taką pewną energetykę przynosi, bo my nie pracujemy w takiej stagnacji. U nas każdy dzień to jest nowa odsłona, to są nowe wyzwania, to są czasami gaszenie pożarów. Nigdy nie wiesz do końca, co ci spotka każdego dnia. Są bardzo, bardzo takie przedziwne, nie wiem, historie. Nawet ostatnio jakiś czas temu klient, który na przykład zamawiał u nas rurowanie, ponieważ chciał sobie zrobić na ogrodzie barek, na przykład taki do piwa, na zimne piwo. Chciał sobie zrobić z naszych rur, w związku z tym jakby co konstrukcyjne pewne rzeczy. Potrzebujesz otworzyć się na klienta i na jego potrzebę, nie? Więc jakby no, są przeróżne historie. Doniczki z naszych rur. No to teraz trzeba by było coś podpowiedzieć klientowi, co, jak, gdzie i co najlepiej byłoby się sprawdziło. Więc jakby nieoczekiwane wykorzystywanie tych produktów powoduje, że to też jakby ciebie pobudza i powoduje, że twoja kreatywność po prostu wzrasta. Więc jakby to nie są, ta praca wbrew pozorom, ona nie jest aż taka oczywista. Ktoś słyszy, ok, producent rur, naprawdę dużo tam się pod spodem jeszcze pod tym kryje i tutaj po prostu nie ma nudy. Więc myślę, że ten młody człowiek, który zobaczył, w jaki sposób się funkcjonuje i jak bardzo też duży jest potencjał firmy, jakie są zakusy na współpracę międzynarodową, jak to wszystko pięknie płynie, ale też ta wartość rodzinna, cały czas nie zapominajmy o tym, że znowu gdzieś tam pojawiają się takie taki aspekt docenienia tych firm rodzinnych, bo przez chwilę mam wrażenie, że te firmy rodzinne, one nie były traktowane tak na serio. Miałam wrażenie, że gdy ktoś odmawia im takich kompetencji, ma poczucie, że jest mnóstwo pociotków, powujków w tej firmie i nie ma tam jakości, takie po prostu wszystko jest garażowe. Natomiast jest tak dużo firm rodzinnych, to jest taka jakość świadczona już na rynku. To są bardzo znane też marki. To jest fantastyczna też kreacja tej marki. To jest brand, że zaczynamy się otwierać, tym bardziej, że mamy przesyt i czujemy, jak bardzo korporacja też na to wyciska wiele, że kierujemy się do czegoś, co może być właśnie takie małe, kreatywne, świetnie zarządzane, bo jakby z mniejszej organizacji, więc pewne rzeczy szybciej płyną. W związku z tym ci młodzi ludzie też widzą potencjał w tym i nie chcą się wpakować w coś ogromnego, ale chcą też czuć, że mają pewną moc sprawczą i przede wszystkim chcą się nauczyć. Ja mam takie wrażenie, że oczywiście to młode pokolenie trochę pomstujemy, że są tacy, siacy władzy i ja widzę bardzo dużo zalet tego młodego pokolenia, że naprawdę mają dużo do przekazania, jeżeli chcą tylko. To jeżeli jest taka otwartość i chcą, to naprawdę warto też ich słuchać, co oni mają ciekawego do powiedzenia, bo z takich informacji z zewnątrz też, przy tym doświadczeniu i zapleczu, które się posiada przez wiele lat doświadczenia właśnie w firmie, można stworzyć coś nowego. A to przecież o to chodzi też, żeby na bieżąco rzeczywiście się rozwijać. Więc ten młody człowiek dostrzegł coś, o czym może kiedyś też poopowiadam. Ale czy on ci powiedział, co tak naprawdę go przekonało? Bo ja pamiętam, jak my kiedyś rozmawiałyśmy i ty powiedziałeś, że byłaś tak mile zaskoczona, że twój tak, syn zobaczył elementów takich, prawda, tak docenił waszą firmę, ten rozwój, też mając to doświadczenie, prawda, też w innych firmach, bo mógł iść gdzie indziej, prawda, robił praktyki różne, więc to jakby to nie tylko, że u was, więc też mógł sobie to porównać, tak jak mówiłaś. Gdzie nie było takie, wiesz, patrzenie prostolinijne, no bo u mnie najlepiej, bo najlepiej u mamy czy u dziadka, tak? Pracę. Czy powiedział ci to właśnie, co go tak jakby zaskoczyło, bo tak pozytywnie, wiesz, jakby wzmocniło, że chciał u was w ogóle właśnie tam jeszcze podpowiadać wam różne rzeczy? Że nie chciał tylko, wiesz, tak sobie, no po prostu zaliczyć tych praktyk dla zaliczenia, tak? Wpisu samego. No absolutnie, absolutnie to jest taka historia pod tytułem młody człowiek
przyszedł i zobaczył to inaczej. Wiesz, ja zawsze pracuję, od kiedy on jest na tym świecie, ja zawsze pracowałam też w tej firmie i on też widział to zupełnie z innej perspektywy, z mojej perspektywy, też właśnie czasem kryzysów. I chyba nie miał świadomości tego, jak to wygląda realnie, tak obiektywnie. O, jakby znał cały czas tą historię subiektywną i wiedział o takich rzeczach, o których ja mówię, natomiast wiesz, nie zwrócił uwagi też i nie widział tego z lotu ptaka. I nagle się okazuje, że młody człowiek przychodzi do firmy, która całkiem nieźle prosperuje, w której jest wielopokoleniowość, w której są jednak kultywowane te tradycje rodzinne, w której jest świetny zespół. Nagle się okazuje, że wchodzi do biura, w którym każdy jest pomocny, które ma, ludzie mają bardzo, bardzo też szerokie kompetencje, są też multitasking, bo to nie jest tylko kwestia mojej osoby, my tak trochę funkcjonujemy, mała organizacja charakteryzuje się tym, że dobierasz sobie ten zespół w taki sposób, że ci ludzie świetnie się odnajdują w bardzo wielu sektorach, w zakresie takiej pracy gdzieś tam biurowej, więc on też poczuł, jak to wygląda, on też zasmakował, jak wygląda logistyka, zobaczył, jak wygląda też cykl życia produktu, ale też zobaczył, że to, o czym ja mówiłam w taki sposób bardzo subiektywny, trochę inaczej wygląda, że w ogóle też mnie zobaczył, dostrzegł swoją mamę jako osobę, która posiada takie cechy, które dla niego są fascynujące zawodowo, o tym ja nie miałam pojęcia, a on nie miał świadomości. Do tego wszystkiego też taka umiejętność, wiesz co, też tej współpracy takiej rodzinnej i tego, że można, że jesteś na bieżąco też z pewnymi kwestiami, że to jest też część twojego życia i twojego dziedzictwa, bo jakby naturalne jest to, że przekazujemy pewne zasoby też swoim dzieciom, więc on dotknął tego tematu, bo chyba był już gotowy na to, żeby dostrzec więcej, bo mam wrażenie, że być może wcześniej, jak bywał, nie na praktykach, ale bywał rzeczywiście czasem, to było dla niego nie do uchwycenia, bo kompletnie na to nie zwracał uwagi i w końcu mu to siadło i jakby przezabawna była historia pod tytułem skończyły się te praktyki, które były takimi praktykami, myśmy tak to nazywali wakacyjnymi i on po tych praktykach wakacyjnych zmienił zdanie i po prostu zmienił kierunek studiów i przeniósł się z prozdrowotnego na bardziej taki biznesowy, a konkretnie na logistykę międzynarodową. W związku z tym to musiało w nim tak mocno zagrać, że jakby decyzje dalsze, kluczowe dla niego decyzje, takie też związane z wykształceniem, zaczęły podążać też za tym, co zobaczył, co dostrzegł, co okazało się dla niego być takim ogromnym zaskoczeniem, więc myślę, że na to się złożyło no, wiele aspektów. Po pierwsze właśnie od tego zobaczenia nas wszystkich w tej organizacji jej w sposób obiektywny, taki z lotu ptaka, a po drugie też jakby zidentyfikowanie siebie i ta identyfikacja siebie też właśnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. To jest coś, co mogłoby dla niego być czymś ciekawym w przyszłości do takiej codziennej pracy. W związku z tym no, zaskakujące bardzo, ale jak widać możliwe, nawet przy takim pokoleniu młodszym. Ale wy też w ogóle przyciągacie właśnie to młode pokolenie. Chciałam zapytać, w jaki sposób to robicie, bo właśnie no ja z wami współpracuję, więc znam twój zespół, ale właśnie widzę też, że to są zaangażowani ludzie, trochę przeciwieństwo tego, o czym co się mówi o Zetkach i jak to się robi, słuchaj, bo to dużo firm ma z tym problem. No ja mam bardzo dobre zdanie o Zetkach, naprawdę i to chyba z tego wynika. Przyciągam chyba, bardzo doceniam tych młodych ludzi, no fantastyczny mamy zespół, to są naprawdę ludzie, którzy świetnie się dopasowali, są elastyczni, dają od siebie, dają, jakby cudowne jest to, że jest jakby zachowana ta harmonia dawania i otrzymywania, jakby to jest, jakby potrafią to, to jest świetne, bo to też właśnie jest wyczuwalne. No i mają chyba takie poczucie, że to jest nasz wspólny cel,
ale też taka misja, bo tak naprawdę masz do wyboru codziennie, albo iść do pracy i się męczyć, albo zrobić coś fajnego, coś, co ci sprawi przyjemność, coś, co ci zrobi dzień, po prostu przebywanie też, wiesz, z innymi osobami, to jest trochę takie bardziej na poziomie chyba też filozofii, wiesz, i kultury organizacyjnej, bo my tak mamy też, że mamy taką kulturę organizacyjną, wiesz, ona po prostu, to trochę inaczej funkcjonuje. Bo wy macie ten prawdziwy turkus, no po prostu, którego ludzie szukają albo deklaratywnie mówią, że mają i ja widzę po firmach nie mają, tak? A ty tutaj dużo też mówiłaś o tej hierarchii, o tym szacunku dla założycieli, natomiast no ja wiem, jak wy właśnie przygotujecie, rozmawiacie, no samo to, że właśnie wiesz, twój syn mógł wybrać inne drogi, tak? Tak samo do tych właśnie osoby, które pracują, tak? U was. Absolutnie. Poza tym jest coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa. Jakby oprócz tego, że ktoś ma się czuć komfortowo w takiej organizacji, ma mieć też poczucie bezpieczeństwa i bynajmniej nie traktuje tego w taki sposób, że to już jest strefa komfortu. Nie, ponieważ my też bodźcujemy te osoby. Ja się staram też bardzo często jakby coś pobudzać do jakichś tam działań. W związku z tym to nie jest tak, że to jest pewien stan zastały i teraz mi będzie już dobrze, nie muszę z siebie nic dawać. Nie. Natomiast ja cały czas gdzieś tam w takiej rozmowie podprogowo uświadamiam, że to jest naprawdę, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, to jest odpowiedzialność. To jest coś, co powoduje, że my jesteśmy szczęśliwi w życiu, w naszych decyzjach, w naszej codzienności, w naszej współpracy biznesowej. Odpowiedzialność i decyzja. To nikt za nas tego nie zrobi. To my podejmujemy się tego wyzwania, że chcemy, żeby nasze otoczenie, nasza ta część życia, którą spędzamy też w firmie, żeby ona była jakaś, mini jaka, żeby ona była jakaś. I ta jakość tego bycia jakimś, to powoduje, że ci ludzie wchodzą w to też. I to jest świetne, ale oni też czują, że z tego idzie moc jakaś. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że jesteś zadaniowo zaangażowany w procesy produkcyjne, bo jesteś w firmie produkcyjnej. Nie, oprócz tego jest tak zwana jeszcze, wiesz, ta emocjonalność i jakby też taka misja trochę firmy. I ty potrzebujesz tutaj sobie dopasować gdzieś tam ten zespół. A ja też jestem zdania, że podobne przyciąga podobne, w związku z tym jakby tworzymy też taką, wiesz, też taki zespół, taką grupę ludzi, którzy mogą na sobie polegać. I jak możesz na kimś polegać, to nawet jak czasem się coś zawali, bo czasem się po prostu coś wywróci, nie wiem, coś nie pójdzie jak trzeba, nie ten transport, nie ta produkcja i tak dalej, to okej, to jest dzisiaj, ale jutro jest nowy dzień, jakby, no to po prostu naprawmy to, zróbmy, nie wiem, rozwiążmy i tak dalej, jakby i widzisz, że to po prostu działa, więc jakby ludzie mogą na sobie polegać, mogą tworzyć coś swojego, wiesz, ja mam takie poczucie, że czasem jak wraca do nas informacja od klientów, naprawdę przecudne informacje, to my sobie robimy tym dzień, po prostu, więc my robimy to dla klientów, ale my robimy też to dla siebie, w związku z tym ci młodzi ludzie, oni fantastycznie wyczuwają też, jak to działa i oni w to wchodzą, więc ja nie mam takiego poczucia, że z Zetkami jest coś nie tak. Nie, po prostu kwestia podejścia pewnego i wykorzystania tego potencjału, który ze sobą niosą. No i wiesz, i każdego, bo to tak jak mówisz, to od nas zależy, zresztą wy też macie dużo powtarzalnych rzeczy, ale dużo takich nowych i to jak w każdej firmie, prawda, bo gdzieś jakby mamy teraz taką filozofię też tego, że wszyscy robią to, co lubią i tak dalej, natomiast no, w większości firm to są ogromne wyzwania, ogromne rzeczy i kwestia tego, czy możemy na sobie polegać, czy nie, ale czy my się uzupełniamy, bo ty też masz właśnie dobry zespół pod kątem wartości, natomiast osobowościowo wy jesteście szalenie różni i to was też wzmacnia, więc wy też jakby zgodnie troszeczkę z różnymi właśnie typologiami zarządzania, tak typowo podprogowo to robicie i też dobrych ludzi przyciągacie do siebie zespołowo, ale tworzycie dobrą kulturę organizacyjną. Natomiast powiedz mi proszę, Dagmara, czy wy macie właśnie już taki, jak sobie radzicie właśnie z kwestią sukcesji? Od kiedy zaczęliście o tym myśleć? Czy macie jakieś takie właśnie przekazanie, czy macie ustalony plan, jak to zrobić dobrze, przekazanie firmy? Wiesz co, no na pewno dobrze by było, gdybyśmy mieli procedury sukcesyjne, aczkolwiek to jest dopiero pierwsze pokolenie. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, które będzie brało udział w tym akcie sukcesji i to jest wszystko bardzo płynne jeszcze.
bardzo płynne, bardzo naturalne i jest trochę generowane czynnikami zewnętrznymi. W związku z tym jakby mamy takie, na razie to jest wszystko w takich kwestiach bardziej pragmatycznych, bardziej formalnych. W związku z tym zostaliśmy wspólnie z Sebastianem zaproszeni do bycia w, jakby wspólnikami też w spółce, współwłaścicielami z początkiem tego roku, więc jak naturalnie przyszedł ten moment takiej tej odpowiedzialności. I wiesz, i ja kiedyś słyszałam o takim bardzo fajnej takiej kategorii 5W. W przypadku sukcesji, ja myślę, że będziemy podążać tym. I tam są między innymi, jednym z tych są wartości, tam jest też władza, ale tam też jest własność, jest wizja. I jakby tam jest wszystko to, co powinno być, jakby wiesz, i to wszystko przychodzi etapami, jakby na samym końcu dopiero jest ta kwestia tej własności, bo po drodze jeszcze jest całe know-how, które otrzymaliśmy, bo otrzymaliśmy jakby te wartości, ten sposób finansowania, dystrybucji, tą całą wizję naszych szefów, więc jakby my to wszystko mamy fizycznie, więc my jesteśmy w procesie tej sukcesji. Szefowie mają spokój ducha, więc fantastycznie korzystają z roku życia i potrafią już z takim oddechem po prostu wybrać się. Nie dzwonią z urlopu. Nie ukrywam, że pomocna jest zmiana czasu, ale jakby tutaj przesunięcia, tak? Natomiast nie mają takie poczucie, że wszystko to, co mogli zrobić, to zrobili. Wiesz, pytanie, ja sobie zadaję od jakiegoś czasu, co jest trudniejsze, czy trudniejsze jest założyć firmę i być na rynku przez tyle lat, czy trudniejsze jest kontynuować, wiesz, też już coś, co jest na rynku. Bo i jedna, i druga kwestia się wiąże z wielkimi wyzwaniami i odpowiedzialnością ogromną, więc jakiś czas temu miałam takie poczucie, że być może też spotykałam się z takimi głosami gdzieś tam z rynku, że to jest takie proste, jak ktoś dostaje coś gotowego i ma to. Jakby to nie jest takie proste i to nie jest takie oczywiste, więc jakby my też będziemy i mamy już teraz pewne swoje wyzwania i rzeczywiście pewną odpowiedzialność. To, co powiedziałam, to są takie wartości, które cały czas się będą powtarzać, bo to, że jesteś zdeterminowany, to, że masz jakiś pomysł na to, to jest jedno, ale oprócz tego jeszcze, wiesz, cieszę się, że ci nasi szefowie, ci mentorzy, którzy mogą się dzielić tą swoją wiedzą o tym, wiesz, o swoim doświadczeniu. Oni są z nami, mamy ich cały czas na pokładzie. Nawet czasem, jak mają inne zdanie, oni dalej są, bo oni, my od nich bardzo dużo czerpiemy. Wiesz, to jest taka moc trochę, turbo doładowanie, które masz w takiej kwestii. W innych oczywiście też potrafią trochę dorzucić do pieca, bo to nie jest kwestia tylko tego, że jakby masz jakby klarowną sytuację z takim kontaktem. Nie. Natomiast to jest cudowne, że my ich mamy i że oni jeszcze towarzyszą nam w tym. Natomiast jesteśmy w procesie tego i nie wiem, czy my, nawet nasze pokolenie, będzie w stanie już spisać te procedury sukcesyjne. Być może tak, być może zainicjujemy już je, ponieważ będziemy widzieć z naszego doświadczenia, jak to się odbywało, bo uważam, że to jest niezwykle ważne. Po prostu wiedzieć, kiedy przychodzi odpowiedni czas. I robić pewne jakby przesunięcia też w firmie, pewne delegowanie wtedy, kiedy jest już ta potrzeba, jakby nie, wiesz, nie kłopotliwie tego się nie przedłużać, tylko po prostu płynnie w coś wchodzić, to jest do zrobienia absolutnie. Natomiast na dzień dzisiejszy... To mocno, wiesz, doceniacie, prawda, tą wartość, i bo tak mi się wydaje, że to jest jakby najgorsze, to jest takie trochę pozostawienie w takim właśnie, wiesz, bez państwowości, tak, że wiesz, że jakby, że tak nie wiadomo już, kto decyduje, prawda, bo już starsze pokolenie trochę mniej chce, albo właśnie ich nie ma z różnych przyczyn, tak? A młodsze jeszcze nie jest do tego w pełni uprawnione. Więc to też nie, są jeszcze... Wiesz co, to się bardzo zazębia ze sobą. Nie mogę powiedzieć, że tutaj jest jakieś takie bezkrólewia. Absolutnie nie. Nie. Tutaj jakby każdy wszystko wie, każdy też... Przez to, że to jest mała organizacja, jakby naturalnie pewne procedury, tak mogę powiedzieć, tak zwane procedury wdrażania w sposób taki empiryczny, wiesz, codzienny, po prostu doświadczanie, one po prostu są odnotowane. W związku z tym, wiesz, młody człowiek, jak ma z czymś do kogoś
pójść, to wie do kogo, po prostu. Rozumie, że pod nieobecność tego się dzieje to, pod nieobecność ta osoba zastępuje, jeżeli nie ma tego, to będzie to i tak dalej, nikt się nie czuje zagubiony. Jakby każdy się czuje zaopiekowany w tym procesie takim właśnie tej komunikacji, ale też tego delegowania, tego przepływu informacji, tego przepływu dokumentu i jakiś tam też w jakimś takim cyklu, gdzie masz takie poczucie, że jakby z czymś potrzebujesz dotrzeć do osoby kompetentnej. Tutaj jakby to jest oczywiste. Każdy wie, gdzie ma się skierować. Inna sprawa, że tak jak powiedziałam w tej organizacji rodzinnej, no i funkcjonuje tak coś takiego jak multizadaniowość, ale to już jest jakby też pewna specyfika takich organizacji i tutaj to jest po prostu naturalne. Mhm. No właśnie, to jest jakby proces, jesteście w procesie, tak jak powiedziałeś, to też jest jakby trudne, że to jest takie powiedzenie w Polsce, że pierwsze pokolenie właśnie rozwija, nie, pierwsze zakłada, drugie rozwija, trzecie rujnuje, prawda? I to nikt nie chce być tym rujnującym, natomiast ta elastyczność teraz jakby, wcześniej były inne wyzwania, teraz też są inne wyzwania, więc to wy też jakby wspaniale za tym podążacie, też dzięki temu, że macie taką różnorodność też właśnie pokoleniową. A powiedz mi proszę, bo mnie kiedyś bardzo ujęło to, jak wy dbacie o maszynę, jak w ogóle ty mówiłaś o maszynach, bo to też w ogóle jakby była część tej rodziny waszej, więc to jest tam swoją drogą, ale właśnie jak dbacie o tą konserwację, czy ty częściej inwestujecie właśnie w nowe sprzęty, no bo to też jest nieuniknione, a do kiedy właśnie tak trochę reanimujecie i z jakich powodów, tak, te maszyny, które wam jednak tak dużo dały i pomogły? Wiesz co, no reanimujemy do końca jakby, także jak tylko możemy, to reanimujemy, ponieważ one się sprawdzają. Wiesz, to są maszyny, które jakościowo są no, fenomenalne. Mamy też świetnego serwisanta, który sobie z różnymi zagwozdkami, jakimiś tam trudnościami bardzo radzi, więc tutaj jest ta wartość dodana ogromna w postaci jego osoby, natomiast też oczywiście konserwujemy, mamy remonty, przez to, że jesteśmy pod stałymi audytami, też certyfikacją, jakby jesteśmy zobligowani do tego, żeby mieć ten plan remontów i przeglądów, więc zarówno sprzęt jeżdżący, jak i cały ten park maszynowy z liniami produkcyjnymi, no my o niego po prostu dbamy, bo wiemy, ile mu zawdzięczamy, bo to jest, są narzędzia, dzięki którym my możemy świetnie wykonywać naszą pracę na czas. Jeżeli się cokolwiek dzieje złego, to też to ma duże znaczenie i przesunięcie też czasowe w zakresie realizacji zamówień, więc no, jakby jedno wynika z drugiego. W firmie produkcyjnej to jest zawsze, to są naczynia połączone, więc jakby należy dbać o każdy aspekt, również o ten park maszynowy i to robimy. Natomiast oczywiście, że też inwestujemy, dbamy o to, żeby cały czas tam gdzieś zasilać nasz park maszynowy o nowe podmioty, przedmioty i w ogóle. Natomiast bywa też tak, że no, przedłużamy trochę funkcjonowanie pewnych linii produkcyjnych, ponieważ mamy zupełnie inny plan też na inną inwestycję. Teraz całkiem niedawno mieliśmy okazję zdemontować super silosy a propos właśnie przechowywania też poza tym parkiem maszynowym, przechowywania surowców w dobrej kondycji. Też zakupiliśmy takie 4 ogromne silosy. Będziemy mogli 480 ton przechowywać w sposób, no powiedziałabym, sterylny. No to też ma ogromne znaczenie, bo jeżeli trafia taki czysty surowiec do maszyny na linię produkcyjną, to też jest zupełnie inny komfort i spokój ducha, że nic się nie wydarzy tam takiego, co mogłoby w jakikolwiek zły sposób, po prostu źle być w konsekwencji złą reakcją i złym działaniem na maszynę. Natomiast mamy też na przykład takie sytuacje, ostatnio też zakupiliśmy nowy młyn, więc wszystkie te odpady, które są z produkcji poprodukcyjne, które już się nie nadają do sprzedaży z jakiegoś powodu, przeważnie gdzieś tam na tym, jak odbywa się takie odpady mają miejsce, kiedy się uruchamia linię produkcyjną. Nową, więc one teraz zostają mielone i teraz właściwie jest to przynajmniej 4-krotnie przyspieszone dzięki temu nowemu zakupowi. Mieliśmy też taki projekt od kilku miesięcy, to rozmawiałyśmy całkiem niedawno o tym, takie audyty wewnętrzne zaczęliśmy wprowadzać, ponieważ mieliśmy takie poczucie, że odpalamy taki projekt pod tytułem Sprzątamy naszą firmę. Zaangażowani w to byli wszyscy pracownicy, wszyscy
członkowie organizacji. I dzięki temu właśnie też nabyliśmy kilka takich narzędzi, małych sprzątaczek i zamiataczek i tak dalej, właśnie dlatego, żeby sobie pomagać w taki sposób, żeby utrzymywać też porządek, ale jednocześnie też mieć świadomość tego, że nie zawsze jest to siła robocza i jakby ludzka, tylko można sobie to w taki sposób ułatwić, automatyzując pewne działania, więc cały czas gdzieś tam jest taki nakład w te linie produkcyjne, w narzędzia, które nam pomagają funkcjonować na co dzień. No i też właśnie przeświadczenie, że te stare sprzęty były lepszej jakości, bo czasami tak też się tak mówi, tak, prawda, o tym? Tak, dlatego tak bardzo szanujemy te sprzęty, dlatego staramy się jak przedłużyć im życie na tyle, ile możemy, dlatego mamy takiego czarodzieja, naszego serwisanta, który nam bardzo, bardzo nas wspiera w tym zakresie, bo też rozumie, jaka jest idea tego i podpisuje się też pod tym, o czym tutaj powiedziałaś, te sprzęty były wręcz niezawodne, w związku z tym one oczywiście mają swój czas przydatności i prędzej czy później oczywiście też będą gaszone, ale póki nam służą i możemy poprzez serwisowanie, poprzez te przeglądy, konserwację, przedłużyć im to życie i przedłużyć im życie, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy wymieniać na lepszy model. Na ten moment oczywiście. Mm-hmm. No właśnie, bo ja też tak dopiero przy rozmowach z Tobą sobie zdałam kiedyś sprawę, jak w ogóle ważna jest ta czystość surowca, no bo to się wydaje, wiesz, jesteście firmą produkcyjną, no i głównie rury, tak? A tutaj jednak te rury różne rzeczy tutaj przewodzą i ta czystość, ta jakość, o której Ty mówisz, no ma ogromne znaczenie, więc to też jest ciekawe. W jaki sposób Wy właśnie dbacie o to bezpieczeństwo, no bo to już jakby mówiliśmy o tym surowcu, prawda, o tych silosach, o tym, że wy ciągle też jakby to unowocześniacie, ale dlaczego te normy są takie ważne? Tak dla takiego laika, prawda, bo to też jakby pewnie nie wszyscy wiedzą, jakie są różne rodzaje rur, tak, i jakby tam w rynnie może to mieć też większe albo mniejsze znaczenie, tak, ta czystość surowca. Wiesz, to tutaj wchodzi w grę chemia trochę, tak? Więc jakby każdy surowiec ma swoje właściwości. Według normy, jak produkujesz rury, produkty w ogóle wykonujesz, to też starasz się, zgodnie z też tym systemem zarządzania jakością, który mamy i tymi wszystkimi procedurami, które są wprowadzone, trzymać pewien poziom jakości tego produktu ze względu na wiele kwestii. Przede wszystkim właśnie maszyny, kiedy się dostaje do nich byle jakie tworzywo, już pomijam, że trzeba recepturę opracować, która jest zmienna, ponieważ do końca produkuje, jakby przyjmując na produkcję surowiec nieznanego pochodzenia, który nawet nie wiesz, jakie ma do końca właściwości. Nie wiem, dostawca ci informuje o świetnej cenie, ale za tym nic nie idzie. To jakby, to ty musisz sobie zadać pytanie i dokonać wyboru. Czy ty idziesz za tym, bo tam jest cena i jakoś to będzie, jakoś tam ta receptura i tak dalej. Być może coś ci się uda w tej normie zrobić, ale nie wiesz do końca, czy w laboratorium te rury przejdą te testy wysokociśnieniowe często na przykład. Albo idziesz po prostu taką ścieżką, za którą idzie jakość i za którą idzie nadbudowana jakby cała też polityka firmy i wiesz, i cała filozofia, więc jeżeli wchodzisz w taki nurt, to dbasz przede wszystkim właśnie o to, żeby przedłużyć życie takim maszynom, bo jeżeli masz czysty surowiec, który jest dobrze przechowywany, wiesz, te surowce przychodzą do nas transportami, które są zabezpieczone, wiesz, to są duże big bagi, zależy, to są też cysterny, zależy o jakim surowcu mówimy, więc one jakby za zadanie dostawca ma też dostarczyć je w takim stanie nienaruszonym i to jest już nasza odpowiedzialność, żeby zadbać o nie i przechowywanie ich i dostarczanie na produkcję w taki sposób, żeby nie dostały się tam żadne niepotrzebne, jakieś, nie wiem, dziwne jako pochodzenia składniki, bo to wszystko ma znaczenie, wiesz, te maszyny są bardzo czułe, więc jak dostarczasz im byle co, no to tak jakbyś miała z odżywianiem siebie, jeżeli odżywiasz siebie byle tym, no to będziesz pracować do pewnego momentu, twój organizm będzie z tobą kompatybilny, a później zaczną się kłopoty. Tak samo jest z maszyną. To jest też część jakby naszej organizacji. To maszyny, a drugie to, wiesz, do czego te rury służą, prawda? Że one mają... Absolutnie, no wiesz, jeżeli to są wysokie... Tak, wodę na przykład. Tak, to są rury...
Oczywiście, to są rury, wiesz, które często te, no, mają atest higieniczny. W związku z tym, jeżeli mają atest higieniczny, no to potrzebują być w pewien sposób, wiesz, przygotowane surowiec do produkcji. Potem potrzebują też być przebadane i jakby ścisłe są normy. Tutaj oczywiście jest jakieś małe odstępstwo, ale to wszystko jest zapisane wiesz, w tabelach i potrzebujesz, oczywiście dzięki temu, że jest automatyzacja też i wiesz, te maszyny teraz są podpięte pod komputery, wiesz, jakieś są też laserowe oznakowania, możesz, masz obowiązek opisać każdą rurę na zewnątrz laserem, wiesz, na podstawowe informacje, które, nie wiem, świadczą o tym, kto jest producentem, jaka jest linia, na jakiej linii jest produkowana, co to jest za rura, dokumentacja, też często dokumenty, czyli jakiś certyfikat, czy też jakaś aprobata techniczna, wszystko to, co dotyczy też tej rury, to musisz umieścić markerem na rurze, więc do tego też potrzebujesz, jakby to też jest po raz kolejny temat pod tytułem, no wszystko to jest z naczyniem połączonym. Więc jeżeli masz firmę, która zamawia od ciebie i potrzebuje atestów higienicznych, no to to jest naturalne, że się kierujesz przy produkcji też aprobatami, bądź też normami, według tego produkujesz, więc tutaj nie ma możliwości takiej, że dostarczysz inny produkt, a dokumentacja jest obok tego. Nie, to po prostu musi być ze sobą kompatybilne. Natomiast pewnie też są jakieś, wiesz, takie widełki, prawda? No bo tak, ja tutaj przyrównuję, wiesz, tak na chłopski rozum właśnie do takich rynien, które są w domu, prawda? Że niektóre są takie, części się zapychają, inne są lepsze, prawda? Mają tą inną taką przepustowość, tak? Tak jak kiedyś rozmawiałyśmy też o tym ciśnieniu, prawda? Zresztą nawet tutaj powiedziałaś, prawda? Że jakby to też mocno wpływa na tą potem jakość tego, do czego one są wykorzystywane, więc to jakby, no, to nie jest tylko, prawda? Tak jak to zresztą to samo kiedyś z tymi podłogami, prawda? To jakby no, różnie się to sprzątało, chociażby. Więc to też jest jakby bardzo ciekawy temat, że jakby no, to taka zwykła rura jednak dostarcza nam wodę, którą my się odżywiamy, tak? I fajnie by było, żeby tam było rzeczywiście to zupełnie czyste. Więc ta jakość musi być jakby z wielu punktów. Dagmara, ty też jakby właśnie starasz się utrzymać ten work-life balance. No nie samym skoplastem żyjesz. Powiedz mi proszę, co byś robiła, gdybyś właśnie nie była związana z firmą rodzinną? Wiesz co, myślałam o tym. I jakoś chyba w tej roli w skoplaście łączę wszystko to, co chciałabym robić, ale mam też taki kawałek swojego prywatnego życia, który jest trochę związany też z taką aranżacją wnętrz i trochę z takim holistycznym podejściem do zdrowia, bo zarówno jestem konsultantem ajurwedy, jak i też psychologiem przestrzeni. W związku z tym od czasu do czasu jakby uciekam w tamte rewiry, robiąc jakieś zlecenie dla osób, które tego potrzebują, które się do mnie zwracają i tym sobie chyba rekompensuje swoje takie potrzeby inne niż praca właśnie w skoplaście, ale muszę ci powiedzieć, że skoplast też mi daje dużo takich czynników, które mogłabym, wiesz co, które mogłabym zebrać w jakimś innym zawodzie. Ja skończyłam liceum dziennikarskie, w związku z tym też miałam trochę do czynienia z mediami i powiem ci, że czasem mam takie wrażenie właśnie, że w skoplaście wielokrotnie na spotkaniach gdzieś tam z klientami, no mogę się trochę wykazać też, czasem coś potrzebuję napisać, więc to nie jest dla mnie nic trudnego, aczkolwiek w takim zakresie mogę powiedzieć, że gdzieś tam podążyłam też ze swoimi wcześniejszymi jakimiś marzeniami. A poza tym sama słyszałeś, dzisiaj dzieliłam się kwestiami związanymi z taką misją trochę, więc ta filozofia moja gdzieś tam się też bardzo przebija. Więc mam takie poczucie, że wszystko po prostu trochę mi zintegrował. Dużo takich wątków, które mogłabym robić, a całą resztę, no to rzeczywiście, tak jak wspomniałam, robię w zleceniach takich związanych właśnie z konsultacją w przestrzeni i trochę tak prozdrowotnie. Bardziej, wiesz, myślę, że to też jest dla mnie kawałek świetnej wiedzy, którą praktykuję dla moich bliskich i dla domowników, więc to jest takie życie zgodnie z tym, bardzo mi to
to współgra też z takim poczuciem jednak cały czas dbania o tą równowagę. Więc trzeba sobie, wiesz, ten kawałek siebie zawsze gdzieś tam zostawić na to, żeby nie zwariować i nie przepracować się, nie przeładować. I to pamiętać o takim BHP dla siebie. No tym bardziej, że ty też bardzo dużo pracujesz, prawda? Więc to też nie ma co ukrywać i nie ma co żyć z takimi mrzonkami, bo to jakby, ja wiem, że ty masz takie podejście, tylko spokój nas uratuje. I ja też myślę, że bardzo to działa. tak pozytywnie działa w całej organizacji. Powiedz mi proszę tak, Mara, ale jakie ty miałabyś teraz rady dla takich młodych przedsiębiorców, których właśnie kusi założenie firmy rodzinnej? Jak właśnie działać, od czego zacząć w dzisiejszym takim zmiennym świecie? Co w ogóle zrobić, żeby to dobrze działało, tak jak u was? Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo czasy się trochę zmieniają i teraz bardzo dużo młodych ludzi, wiesz, idzie w startupy też. Natomiast to, co mogłabym polecić, to czy podążać, oprócz tego, że oczywiście zbadać rynek, takie podstawowe rzeczy, zrobić sobie analizę SWOT, jakby to takie już bardzo, bardzo idąc w klasyk, ale to jest jednak ważne, wiesz, wiedzieć, gdzie się jest w tym, co się chce zrobić, to jednak świadomość tego, że zmienią się te relacje. Jak będziesz chciał otworzyć, czy chciała otworzyć firmę rodzinną, to pamiętaj o tym, że te relacje będą poddawane wielu takim bodźcom. Może być czasem gorzej, więc jakby świadomość tego, z czym się wiąże praca w firmie rodzinnej, jest bardzo ważna. Jakby dobrze by było porozmawiać chyba z kimś, kto ma doświadczenie w tej materii i wyłuszczyłby kilka kwestii związanych właśnie z relacjami, bo to jest rodzina jakby z definicji i daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Może się pojawić taki fragment przy zakładaniu swojego biznesu, gdzie ktoś może nie być ze sobą spójny w tych kwestiach właśnie założycielskich, wizji firmy. Natomiast ważne też chyba, żeby mieć własne wartości, to co wcześniej też wspominałam. No i takie powiem coś, co nie jest czymś, jakimś dużym zaskoczeniem, ale po prostu traktować porażki nawet jako lekcje, być zdeterminowanym i cały czas jednak inwestować w taki rozwój osobisty. To jest coś, co widzę, że przynosi zawsze takie rezultaty naprawdę no, nieoczekiwane i dobre. Natomiast uważam, że świadomość tego, elastyczność w tych zmianach, bo to mogą być czasem gwałtowne zmiany w relacjach, to mogą być gwałtowne zawirowania na poziomie też takiego miru domowego. To może być zaangażowanie podwójne, jakby czasowe też. Może być wyczerpująco. Ale muszę powiedzieć, że satysfakcja na koniec jest fantastyczna. Jak ktoś przejdzie ten okres taki rzeczywiście tych kryzysów i dojdzie do takiego momentu, w którym powie sobie, okej, było warto, tak, to ta satysfakcja jest, myślę, że warta wiele, ale świadomość, zaczęłabym od świadomości tego, czym naprawdę, z czym się będzie wiązać firma rodzinna, bo cała reszta, finansowanie oczywiście, to jest coś, co jakby zrobimy takie by the way, tak, ta analiza SWOT, badanie rynku, świetna gdzieś tam ta komunikacja z dostawcami, z klientami, jakby praca, poszerzanie w ogóle tej klienteli, to wszystko okej, ale jakby rodzinnie tu chodzi też o te relacje i o to, co jest pomiędzy, a co jest bardzo ważne, bo to tworzy całość. Jakby przy napięciach nic się nie zbuduje, bo tym się będzie skalować, więc dobrze mieć tą świadomość, że trochę się zmieni. No tym bardziej, że te napięcia są nieuniknione, prawda? I trochę inaczej o tym rozmawiam, tak jak to o tym mówiłaś, to mi się przypomniało, jak kiedyś usłyszałam, że wiesz, jakby, że na pewno jeśli zrobisz pewne elementy, to na pewno osiągniesz sukces. Kwestia tego, czy będziesz gotowy ponieść koszty. Wiesz, prawda? To co ty tak powiedziałeś, żeby tak trochę ważyć, bo to jest jakby to, że właśnie
co jest dla nas tym sukcesem, prawda? Określenie, bo nie zawsze nim będą pieniądze, chociaż one się muszą zawsze zgadzać w biznesie. I czy właśnie, czy jesteśmy gotowi też to udźwignąć, prawda? Bo to też ja sama obserwuję wiele firm rodzinnych, nawet z którymi współpracuję, gdzie są duże te tarcia, tak? Gdzie jakby właśnie nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy, że paradoksalnie, jeśli przychodzą te pieniądze, to dopiero się pojawiają problemy, prawda? Jakby jak tym zarządzić, delegować, nadal pracować, ile można pracować, prawda? I co można gdzieś tam na bok, więc no wspaniale. Dagmara, ja ci ślicznie dziękuję. W ogóle ja też zachęcam do tutaj i do kontaktu z tobą, i do obserwowania Skoplastu, bo jesteście taką naprawdę bardzo fajną firmą i taką skromną jeszcze w dodatku, więc też się świetnie z wami współpracuję. Dziękuję bardzo. Polecam serdecznie. Także... Bardzo dziękuję, Moniko, za wywiad, bardzo dziękuję za te piękne słowa, które są skierowane do Skoplastu. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś będzie tylko potrzebował, no zapraszam. Jesteśmy otwarci, jesteśmy zawsze pro klient, mamy czas, słuchamy i umiemy słuchać, no i będziemy starać się na pewno zrealizować potrzeby klientów na tyle, na ile będziemy w stanie. Także zapraszam serdecznie. A tobie bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.